Witam. Chciałbym Wam zaprezentować dzisiaj wykonanie LED-korów z dwóch materiałów do tego służących. Jeden materiał to będzie pyton hollow core, drugi pyton metal core. Są to materiały, jeden jest miękki, drugi jest z rdzeniem metalowym. Może zaczniemy od tego miękkiego, pokażemy od początku do końca, jak wykonać taki LED-core. Tak więc zaczynamy przygotowanie na miękkim LED-corze. Odmierzamy sobie około 70 cm LED-cora. To będzie mniej więcej taka odległość. Obcinamy. I tak, z jednej strony LED-cora robimy pętelkę, z drugiej strony także pętelkę, natomiast ta pętelka będzie zakończona quick change'em, czyli tak zwaną szybko złączką. Zaczniemy od tej pierwszej pętelki, która będzie zwykła. Przekładamy przez odmierzony odcinek około 8, może 9 cm igłę. Wplatamy ją do środka. Staramy się to zrobić mniej więcej w 1/3. Teraz przepuszczamy igłę przez LED-core, łapiemy drugi koniec, przebijamy igłą, zamykamy ją i staramy się przewlec przez środek. Przeciągamy drugi koniec, pozostawiając małą pętelkę i zaciskamy. Tą końcówkę odcinamy. Teraz na drugim końcu będziemy robili pętelkę, natomiast tutaj musimy od razu zamontować quick change'a, czyli tak zwaną szybko złączkę do przyponu. Wyciągamy sobie jedną sztukę. I teraz tak. Przekładamy przez oczko mniej więcej w tym miejscu, w którym będziemy robili pętelkę. Przekładamy igłę, czyli tak jak w tamtej części, w tej pierwszej pętelce, musimy zrobić oczko. OK. I teraz wprowadzamy drugą część. I mamy zmontowaną część drugą, czyli tą część, która będzie przypinana do przyponu. I teraz na zakończenie LED-cora musimy zamontować tak zwany distance clip, czyli element, na którym będziemy montowali ciężarek. Jest to oczywiście przelotowy distance clip. Jest to wersja kamuflażu Mimikry. Składa się z rurki, gumki i końcówki metalowej, na którym będziemy montowali ciężarek. Przekładamy przez distance clip igłę i zaraz tą przełożoną igłę zahaczamy sobie o pętelkę z tej strony, z której nie mamy quick change'a i wprowadzamy. Po wprowadzeniu zjeżdżamy nim w sam dół i jeżeli chcemy zrobić sobie na stałe, montujemy do quick change. W ten oto sposób mamy w całości wykonany LED-core z miękkiej plecionki. A teraz pokażę Wam, jak wykonać LED-core z materiału z rdzeniem metalowym. Teraz tą samą czynność będziemy wykonywali na plecionce z rdzeniem metalowym. Też odmierzamy sobie około 70-80 cm. Ja akurat stosuję takie LED-kory, natomiast w zależności od łowiska, oczywiście każdy według swojego uznania stosuje dłuższe, krótsze. Ucinamy
Zaczynamy pierwszą pętelkę. Żeby ją wykonać, musimy najpierw usunąć część rdzenia metalowego. Wprowadzamy przy pierwszej pętelce, tak jak w poprzednim letkorze, igłę. Oczywiście wprowadzamy ją, staramy się wyczuć to miejsce na końcu rdzenia. Sama czynność jak na poprzednim letkorze. Bierzemy sobie dystans klipa, wkładamy igłę, zahaczamy o pętelkę, zamykamy i w stronę quick change'a przekładamy dystans klipa. I mamy gotowy letkor. Mamy wykonane dwa letkory. Jeden na miękkiej pleciące, drugi na pleciące z metalowym rdzeniem. Zobaczyliście od początku do końca, jak je wykonać. Nadają się obydwa na bardzo zarośnięte zbiorniki. Kamuflaż fajnie prezentuje się na dnie mulistym, jak i porośniętym. Przede wszystkim obydwa materiały są to materiały szybko tonące. To jest główna zaleta, bardzo wytrzymałe. Serdecznie polecam.